Kochani, mój znajomy na wakacjach wynajął samochód. Kochani, wynajął samochód, a że to był prawdziwy Polak z dziada, pradziada i z krwi, i nie było ograniczonej ilości przejechanych kilometrów. Należało tylko zatankować do pełna, to on zatankował do pełna i jeździł, jeździł i jeździł. Czemu jeździł? No bo to był wynajęty samochód. I ja się go zapytałem, czy on tak samo dużo jeździ swoim samochodem, tak bez powodu jeździ w te i nazad, tak bez powodu jeździ po tych wertepach, tak bez powodu jeździ po tych dziurach, tak bez powodu wymaga od tego samochodu 99% wytrzymałości. Wiadomo było, że on tego samochodu nie uszkodzi i nie rozbije, bo musiałby zapłacić odszkodowanie i jemu się to nie opłacało. On po prostu ten samochód używał i używał. I tak mnie zastanawiało, czy nie jest podobnie czasami z kobietą, że jak facet jedzie z żoną na wakacje, to stara się, żeby było miło i serdecznie. Pójdzie na plażę, poopala się. A jak weźmie sobie jakąś dziewczynę i wyskoczy na parę dni na wakacje, to z nią jeździ, zwiedza, pije, tańczy. Wszystko robi, żeby tylko jak najwięcej wykorzystać tę dziewczynę. I tak wiecie co? Ja bym wolał być jednak tym wypożyczonym samochodem. Przynajmniej dużo przeżyłbym w życiu przygód. Życzę wam, drogie panie, życzę wam, radzę wam, kochane, zastanówcie się, czy nie lepiej być wypożyczoną dziewczyną? Czy to przynajmniej nie jest radosne życie pełne przygód? Niż zadbaną małżonką, której się nie kupuje drogich torebek, drogich pierścionków i drogich alkoholi, bo i tak się nie pozna.